Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Lewicy do wyborów europarlamentarnych. Ja nazywam się Mateusz Orzechowski i jestem kandydatem z trzeciego miejsca w tychże wyborach. Startuję jako najmłodsza osoba na liście oraz, z tego co wiem, najmłodsza osoba w Polsce, która startuje do wyborów europarlamentarnych. Startuję z silnym programem promłodzieżowym, ale również pro-człowieczym, ponieważ naszym hasłem w tych wyborach jest Europa dla Ciebie. Europa dla każdego człowieka, mówienie o tym, jak Unia Europejska może być blisko człowieka, a może być chociażby przez postulat zakazu darmowych staży i praktyk, w którym szliśmy już od roku jako Młoda Lewica. Wyszliśmy ze swoim projektem ustawy na konferencji w Warszawie, ale również byliśmy tutaj w Grudziądzu mówić o tym postulacie. Teraz przechodzimy na następny etap tego postulatu. Jest on jednym z głównych postulatów lewicy w tych wyborach, a także wśród naszych samorządowców ten zakaz darmowych staży będzie funkcjonował. Jutro będę we Włocławku, gdzie wspólnie z Krzysztofem Kukuckim, nowym prezydentem Włocławka, będziemy ogłaszać na tak bardzo lokalnym poziomie zakaz darmowych staży i praktyk. Ale Unia Europejska ma również swoje do zrobienia w tymże postulacie. Jak na razie mamy rezolucję, która mówi o tym, że fajnie byłoby dążyć do tego zakazu darmowych staży i praktyk, jednak nie ma prawdziwej legislacji w tą właśnie stronę, nie ma prawdziwych działań w to, żeby było to działanie ogólnoeuropejskie. Kolejnym postulatem, z którym idziemy, to jest Europejski Fundusz Budowy Mieszkań. Przełożenie tego problemu mieszkaniowego na całą Europę, w której wszędzie ceny mieszkań są zabójcze przede wszystkim dla młodych osób. Dlatego proponujemy utworzenie Europejskiego Funduszu Budowy Mieszkań na kwotę opiewającą na 100 miliardów euro, która jako pierwsza wzbogaci państwa członkowskie, wspomoże państwa członkowskie w walce z kryzysem mieszkaniowym, także Polskę, w której ceny mieszkań są horrendalnie drogie, a obecnie proponowany jest na przykład kredyt 0%, przeciwko któremu Lewica zresztą także protestuje i przeciwko któremu jest, ponieważ jest to kolejny program, który te ceny mieszkań wzrośnie. Natomiast my, zarówno na poziomie lokalnym, tak jak było widać na poziomie kampanii samorządowej, zarówno na poziomie krajowym z naszą ustawą Młodej Lewicy, która niedługo również będzie odnawiana, ale także na poziomie europejskim idziemy z postulatami propracowniczymi dla człowieka po to, żeby Unia Europejska była jak najbliżej każdego indywidualnego człowieka, żeby każdy indywidualny człowiek mógł po tych eurowyborach, po tym jak ten Europarlament się ułoży i Komisja Europejska się ułoży, powiedzieć, że rzeczywiście czuje, że Unia Europejska działa właśnie dla niego. O, szanowni Państwo, niektórym Unia Europejska kojarzy się z przerośniętą biurokracją, inni mówią, że to jest eurokołchoz. Są też takie osoby, które unijną flagę nazywają szmatą. Dla mnie Unia Europejska to przede wszystkim otwartość. Otwartość i swobodny przepływ kapitału, swobodny przepływ ludzi, swobodny przepływ rzeczy. To jest strefa Schengen, która daje nam możliwość podróżowania bez paszportu. Unia Europejska to otwartość, Unia Europejska to tolerancja, Unia Europejska to prawa człowieka, Unia Europejska to swobody obywatelskie. Z tymi wszystkimi słowami doskonale mi się kojarzy osoba Mateusza Orzechowskiego. Osoba młoda, ale już bardzo doświadczona. Kolejna kampania z jego udziałem. Osoba otwarta, osoba tolerancyjna. I uważam, że takie osoby są na wagę złota w Parlamencie Europejskim. Osoby, które rozumieją, o co chodzi w prawach człowieka. Osoby, które wiedzą, o co chodzi w Unii Europejskiej. Osoby, które są otwarte na współpracę, na rozmowę, na to, żeby działać jak najlepiej dla Polski. Także uważam, że Mateusz Orzechowski jest idealnym kandydatem na europosła i zachęcam Państwa do udziału w wyborach i zachęcam Państwa do głosowania na Mateusza Orzechowskiego. Teraz głos oddam Mikołajowi, który urodził się w 2003 roku, czyli jeszcze zanim Polska weszła
do Unii Europejskiej. Opowie Mikołaj, jak jako młody człowiek ze swojej perspektywy postrzega Grudziądz, zmieniający się Grudziądz, Grudziądz obecny w Unii Europejskiej. Mikołaj, proszę bardzo. Ja osobiście nie pamiętam Polski poza Unią Europejską. W Grudziądzu mieszkam od 10 lat i widzę znaczące zmiany. Chociażby to, jak wygląda nasza starówka obecnie. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że uważam, że lewica jest najlepszym wyborem. Lewica dba o dobre stosunki z Unią Europejską i o to, żeby Polska była silna. Mamy poparcie wszystkich pokoleń. Idziemy w tych wyborach z postulatami zarówno dla starszych, zarówno dla młodszych. Takich osób właśnie jak Mikołaj, który wspiera również moje aktywności już od dwóch kampanii. Teraz jest trzecia. Cieszę się bardzo, że w tych wyborach możemy mówić przede wszystkim o zwykłym człowieku, zarówno o bonach senioralnych, o bonach turystycznych dla starszych osób, ale również dla postulatach dla młodego pokolenia. 20 lat w Unii Europejskiej to jest skok rozwojowy Grudziądza. Inwestycje zrealizowane na ponad 1 mld zł. Przed nami jeszcze dużo do zrobienia. Czekamy na uruchomienie Krajowego Programu Odbudowy. Nowy rząd pracuje nad zmianą tego programu rządu, żeby on był bardziej korzystny dla Polski, żeby te środki były łatwiejsze do pozyskania. Grudziądz zaplanował szereg inwestycji w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Wystarczy wspomnieć tylko o szpitalu. Tutaj mówię o wyposażeniu szpitala w nowoczesny sprzęt. Musimy mieć świadomość tego, że medyczny sprzęt, który jest w szpitalu, on się bardzo szybko zużywa. I żeby dzisiaj ten szpital był na najwyższym poziomie technologicznym, żeby jak najlepiej służyć pacjentom, tam trzeba wpompować kilkaset milionów złotych, żeby ten szpital unowocześnić, nowy sprzęt, żeby pozyskać nowy sprzęt. I to jest jeden z planów w ramach Krajowego Programu Odbudowy, który miasto będzie realizować. Tych inwestycji jest bardzo dużo. Nie będę tu Państwu o nich mówił. Czekamy na uruchomienie KPO i czekamy, aż kolejne środki europejskie będą wpływać do Grudziądza.